Dzień dobry, Mateusz Benz, zapraszam na informacje telewizji Dami z Legnicy. A dziś w informacjach prezydent Warszawy poparł Rabczenkę oraz magiczny festiwal piosenki. Rafał Trzaskowski udzielił poparcia Jarosławowi Rabczence podczas wizyty w Legnicy. Warto stawiać na młodych kandydatów, którzy łączą sobie energię i doświadczenie, mówił nowy prezydent Warszawy. Nowy prezydent Warszawy, który wygrał w pierwszej turze z Patrykiem Jakim, zachęcał Legniczan do udziału w wyborach. Strasznie się cieszę, że jestem w Legnicy i że mogę Jarka Rabczenkę wesprzeć swoim głosem, dlatego że warto wspierać takich polityków jak Jarek, polityków nowego pokolenia, którzy łączą w sobie z jednej strony doświadczenie, a z drugiej strony energię do tego, żeby zmieniać swoje miasta, bo rzeczywiście w Legnicy jest potrzebna odnowa, jest potrzebny nowy oddech. Legnica, podobnie jak Warszawa, może być europejskim miastem, mówił Trzaskowski. Ten program, który Jarek proponuje, jest bardzo podobny do tego programu, który ja proponowałem i który proponują politycy tego naszego średniego pokolenia czy młodego pokolenia, dlatego że ten program jest właśnie skupiony na tym, żeby te miasta rozwijały się jak najszybciej, żeby były miastami europejskimi, no i przede wszystkim, żeby mogły ze sobą współpracować. I dlatego bardzo się cieszę, że jestem w Legnicy i mogę odnowę i zmianę tutaj w Legnicy poprzeć osobiście. Ten program będzie miał również poparcie samorządowców w Sejmiku Województwa, dodaje Piotr Borys. Ten program, który ogłosił Jarosław Rabczenko, jest programem, który będzie miał pełne wsparcie także radnych w Sejmiku Dolnośląskim i naszym obowiązkiem jest, aby pójść na wybory, dlatego już dzisiaj apeluję do wszystkich tych, którzy oddawali głosy na kandydatów do Sejmiku, aby swój głos już na najbliższą niedzielę oddali właśnie na Jarosława Rabczenkę. Najważniejsza, podobnie jak w stolicy, w tych wyborach będzie frekwencja. W Warszawie udało się wygrać, ale również w innych miastach, takich jak Poznań czy Wrocław, już w pierwszej turze, dlatego że była niesłychanie duża mobilizacja całego elektoratu i to była mobilizacja, którą zawdzięczamy przede wszystkim pozytywnemu programowi, dlatego że w Warszawie, w Poznaniu, we Wrocławiu wszyscy chcieli rozmawiać o naszych miastach, o ich rozwoju i byli skoncentrowani na pozytywnym programie. I tak bardzo się cieszę, że tutaj też w Legnicy ten program był niesłychanie pozytywny i w związku z tym jeszcze raz apel do wszystkich, żeby 4 listopada iść do urn. Kandydat na prezydenta Legnicy dziękował za poparcie i również zachęcał do udziału w niedzielnych wyborach. Firma architektoniczno-budowlana Restauracje Zabytków Architekton z Głogowa wykona remont Teatru Letniego. Miasto rozstrzygnęło przetarg w tej sprawie. Prace potrwają do 2022 roku. Przypomnijmy, że o przebudowę Teatru Letniego starały się 4 firmy. Co ciekawe, w budżecie na ten cel zabezpieczono 18,5 miliona złotych, a najtańsza z ofert opiewała na ponad 2 miliony więcej, ale władze zmieniły zakres i koszt inwestycji. Był to trzeci przetarg w tej sprawie. Przebudowę Teatru Letniego trzeba było podzielić na 2 części. W pierwszej z nich miasto chce przede wszystkim zabezpieczyć budynek przed dalszym niszczeniem. Prace, zdaniem magistratu, mają się rozpocząć jeszcze w tym roku. Ich koszt to 20 600 000 zł. Tylko wylanie asfaltu pozostało do zakończenia prac na ulicy Leszczyńskiej na jezdni w kierunku Lubina. Po tym etapie remont przeniesie się na drugą stronę. Na jezdni w kierunku Lubina prace są na ukończeniu. Do finalnego efektu pozostało tylko wylanie asfaltu. W najbliższych dniach inwestor zajmie się jezdnią zachodnią i ta strona ulicy Leszczyńskiej będzie zamknięta dla ruchu. Zakres inwestycji obejmuje wymianę kanalizacji deszczowej, przebudowę wysp rozdzielających pasy ruchu oraz uzbrojenie terenu pod przyszłą sygnalizację świetlną, która powstanie na skrzyżowaniu Leszczyńskiej z Prusa. Inwestycje realizuje firma Budrim, a jej koszt to ponad 3,5 miliona złotych. Finał Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Poezji Śpiewanej odbył się w sali maneżowej Akademii Rycerskiej. Do krainy piosenki zawitało ponad 100 małych uczestników, którzy dali wiele radości publiczności i jurorom. Organizatorem był Spółdzielczy Dom Kultury Kopernik. W sumie do udziału w pierwszym Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Poezji Śpiewanej zgłosiło się 123 małych śpiewaków, lecz jury wybrało 75 wykonawców, którzy wystąpili na scenie. Wysłuchaliśmy prezentacji dzieci i młodzieży z praktycznie całej Polski. Mieliśmy gości z Lublina, z Katowic, z Częstochowy, z Podkarpacia, oczywiście reprezentanci Dolnego Śląska, Wielkopolski, województwa lubuskiego. Naprawdę bardzo ciekawe występy. Jury miało
twardy orzech do zgryzienia, debata odbywała się w sposób bardzo burzliwy. Wśród nich znalazła się legniczanka Kamila Droździk. Poza piękną piosenką z bajki Kraina Lodu, dziewczynka przygotowała również strój. Kupiłam ten strój. Pani poprosiła, żeby wybrałam jakąś bajkową i wybrałam Ulepimy dziś bałwana. A to twoja ulubiona piosenka? Z Elzy, tak. W repertuarze Małych Gwiazd były także inne utwory. W kategorii bajkowej, czyli te najmłodsze dzieci, najczęściej słyszałam piosenkę z Wajany. Oczywiście pojawiają się piosenki z Krainy Lodu. Maluchy zaśpiewały piosenkę z Gumisiów. No naprawdę cały przekrój różnych bajek, bo też weźmy pod uwagę to, że dzisiejsze produkcje, które oglądamy w kinach razem z dziećmi, są to produkcje, które naprawdę są wzbogacone o przepiękne utwory. I jest z czego wybierać. Mama Kamili dodaje, że legniczanka śpiewa niemal od urodzenia, a talent odziedziczyła po dziadkach. Dziadek na gitarze gra, babcia też pośpiewuje i tak nam się taka umuzykalniona urodziła. Występy małych wykonawców także jurorom przyniosły masę pozytywnej energii, a czasem i wzruszeń, choć czekają oni na jeszcze większą liczbę talentów. Wzruszają się po prostu za drugą piosenkę, bo to było tak szczere, tak piękne i w ogóle, ale też nie można powiedzieć, że wszyscy uczestnicy byli, że tak powiem, takimi, oczywiście to nie chcę, żeby zauważyć brzydko, jakimiś brylantami. Zdarzały się brylanty, ale no nie było ich na tyle, że tak powiem, dużo, żeby mógł powiedzieć, że to jest na razie konkurs, jak, nie wiem, jak prestiżowy i bardzo na wysokim poziomie. Wykonawcy przy okazji pierwszej edycji tego festiwalu mówili, że czekają już na kolejną jego edycję i szykują kolejne bajkowe utwory. To wszystkie informacje na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody i życzę przyjemnego wieczoru. Do zobaczenia.